Witam serdecznie, kochani. Dzisiaj polecam pyszną pieczeń. Namawiam jeszcze przed świętami. Bardzo prosty przepis. Za chwilę się przekonacie. Składniki jak do pasztetu. Około kilograma piersi z kurczaka. Dwa całe jajka. Ja dałam jeszcze tutaj dwie łyżki kaszy manny, bo masa była dosyć luźna, ale osobiście uważam, że można to całkowicie pominąć. Średnia cebula, jeden ząbek czosnku, najlepiej taki starty albo sproszkowany, płaska łyżeczka gałki muszkatołowej, przyprawy typu na przykład majeranek, papryka, pieprz ziołowy, pieprz zwykły, rozdrobnione mięso, mielę dwa razy, pomiędzy też tam wkładam cebulę, żeby również ją dobrze zmielić. Czosnek to najlepiej zetrzeć, tak jak wspominałam. Po zmieleniu wymieszać wszystko z pozostałymi składnikami, z jajkami, tak jak wspominałam. Kasza manna niekoniecznie, to mięso ścina się dość perfekcyjnie. Otrzymujemy bardzo dobrą pieczeń, wygodną do krojenia. Jeśli chodzi o ilość soli na taką porcję mięsa kilogramową, mniej więcej około jednej łyżeczki. Lepiej nie przesolić, bo już później trudno tą sól zminusować. Tym bardziej jak każde mięso w pieczeniu kurczy się troszeczkę, więc jeszcze ta sól bardziej się objawi. Dlatego pilnujmy się nie więcej niż łyżeczkę z takim małym brzuszkiem. Na początku mieszania masa może wydawać się rzadka, ale cierpliwości już po chwili, po mieszaniu takim konkretnym, okazuje się, że masa robi się coraz bardziej zwarta. Przekładam do wysmarowanych foremek, ubijam dobrze w foremkach, żeby wszystko było jednolite. Potem jeszcze smarowanie z tłuszczu, które zabezpieczy przed nadmiernym wysychaniem przy pieczeniu. Pieczemy około 35 minut w temperaturze 180 stopni do 40 minut. Grzałka góra-dół. Po wystudzeniu pieczeń gotowa do konsumpcji. Zresztą możecie ją także podawać na ciepło. Idealna do porcji chrzanu. Dzisiaj pięknie dziękuję. Życzę, kochani, zdrowych, wesołych świąt. Pozdrawiam, zapraszam serdecznie na kolejne filmy.